Witajcie kochani, witajcie. No cóż, jesteśmy w korytarzu zaćmień. Dzisiaj mamy 23 września, 20-24 poniedziałek, więc między 17-18 września, a 2 października, jak wiecie, jesteśmy między zaćmieniem Księżyca w Rybach, i 2 października zaćmienie słońca w wadze. No, i to co widzicie na załączonym obrazku, czy nie jest przepiękne, hmm, aż się człowiekowi lekko na duszy robi. Mamy dwa foteliki, gdzie siada sobie dwójka ludzi na jednej wysokości. A więc są sobie tu równi. Dwie kawki w filiżankach. Jeszcze para tutaj się unosi. Stoją sobie na równi. I o to najbardziej tutaj mi chodziło, żeby pokazać. A więc waga. Na jednej wysokości obieszale mamy równowagę. Balans, równość, harmonię. I dlaczego akurat o tym mówię? No tak się składa, że przygotowywałam się już do kolejnego tygodnia. Od 30 września do 6 października. No drugiego zaćmienie. Trzydziestego. Jeszcze właśnie w ten pierwszy dzień, od razu w poniedziałek, mamy Merkury Kazimi. Przypominam, że Kazimi, żeby było, no to potrzebujemy Słońca i planety, jaką tutaj jest Merkury, odpowiadający za komunikację w tym samym dniu, w tym samym znaku i w tylu samych. Jest 8 stopni 11 minut, więc w tym samym stopniu i minutach. Za, na chwilę zabrakło mi słów. Patrzę tak na te motyle. No i skoro motyle, to tak, jest 5.09 po południu w Nowym Jorku, czyli w Warszawie, 23.09 i tak, 2, 23 to 5, a więc zmiany, zmiany, zmiany. Ale pominijmy już to, Chociaż to jest ogromnie ważne, porozmawiajmy o czymś innym. No, bo drugiego mamy zaćmienie słońca w Wadze. Ale mamy także i merkury w Wadze w koniunkcji do Lilith w Wadze. 10 stopni 29 minut. To jest drugiego. Czyli tu powiązanie z Lilit. Za chwilę o tym. Trzeciego natomiast we czwartek mamy słońce w koniunkcji z Lilit, jedno i drugie w wadze, 10 stopni 37 minut. Znowu słońce w koniunkcji z Lilit, jedno i drugie wadze, w 10 stopniach 37 minutach, czyli Lilit Kazimi. Teraz słońce w wadze, księżyc w wadze, Lilit wadze, Merkury w wadze. Co to takiego jest Lilith? No, teraz przechodzimy do innego obrazka. Lilith, Black Lilith. To nie jest planeta i to nie jest asteroida. To jest takie księżycowe apogeum, to jest przestrzeń. Gdy Księżyc jest najdalej od Ziemi, jest tak daleko, że jest ciemno -czarno. No, i tu widzicie ona na tle tej czerni. Że mało co widać. Czyli co odzwierciedla, jak już się pewno domyślacie, to co w nas niewidoczne, to co ukrywamy w sobie, ta ciemna strona, do której się nie przyznajemy, bo gdybyśmy się przyznali, to albo bylibyśmy wyśmiani, skrytykowani, albo by się od nas odsunięto, odcięto nas. Hmm. Hmm. Idziemy dalej. Black Monolith związana jest z czym? Ze śmiercią. Z obsesjami, z uzależnieniami, z transformacją, z odrodzeniem, z magią i z tym światem między fizyczną, realną, a duchową rzeczywistością to, czego nie jesteśmy w stanie ostrzegać. Najokropniejsza manifestacja Lili to pedofilia, kazirodztwo, satanizm także reprezentuje coś, co jest wywrotowe, przewrotowe, burzycielskie zachowanie. Więc to, co w ukryciu trzymamy my sami ludzie, do czego się nie przyznajemy, ciemności trzymamy w ukryciu, ale także w ukryciu trzymane to, co jest w społeczeństwie. Uważane za zabronione, zakazane i nie do zaakceptowania. Także symbolizuje ona kobietę, której społeczne i przyjęte normy nie są w stanie, ani społeczeństwo, ani te normy nie są w stanie tę kobietę kontrolować. Na podstawie mitologii, tego co się mówi, w co się wierzy, to właśnie ona była pierwszą żoną Adama. Dopiero później Ewa. Teraz ja nie poddaję tego w, pod dyskusję, bo naprawdę wtedy mi nie było i nie wiem, jaka jest prawda. Niemniej jednak to Ewa religijna tutaj wiem, wiemy z tego, co ja wiem, że to ona była pierwszą żoną Adama. Ale niestety z rejskiego ogrodu była usunięta, wyrzucona, bo ona domagała się być równa Adamowi. Oh, o, no, 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 no. No, tak to nie będzie. Poza tym, ona, kobieta, uważała się za wolną, niezależną, równo Adamowi, więc ona swoje. Potrzeby seksualne, chciała też mieć spełnione. Mm. Dziękuję, do widzenia. Nie ma dla Ciebie tu miejsca. Więc to ona, Talilit, chce wybierać właściwego partnera, i jest dzika i nie do poskromienia. I mężczyzna nie powie, żeby była niewolnicą i zauro. <laughs> to jest nie do pomyślenia. Może być tak, że kobiety zechcą być na równi z mężczyznami. To właśnie od razu z początkiem października, a właściwie już z końcem, w tej ciągle w tym korytarzu, zaćmi. Bo zaćmienie słońca w wadze. Mówi kończymy to, co nieciekawe w relacjach i to jest, to będzie bardzo aktywne, intensywne przez następnych sześć miesięcy. To nie jest jeden dzień. Kobiety domaga, domagać się zaczną więcej praw, mieć coś do powiedzenia i wyrwać się z tego wreszcie. Patriarchatu męskiego. Tylko mężczyźni mogą zasiadać na wysokich stanowiskach, tylko mężczyźni są na stanowiskach choćby kościoła. Wszędzie są mężczyźni. Kobieta też czuje, że tu już to nadchodzi że powie: No już dosyć tego. Ja chcę mieć równe prawa z mężczyznami, ja chcę mieć prawa do własnego ciała. O, tak, gender, to wszystko teraz, kochani, myślę, że. przejdzie do no, dnia codziennego rzeczywistości, że rzeczy zaczną się zmieniać. Ona była nie do poskromienia? Absolutnie. Zapraszam to do odkrycia i przyjrzeniu się naszym własnym także ciemnym stronom. I skonfrontowania się z tym. Widzicie, Lilith jest przez 9 miesięcy w każdym znaku. I właśnie weszła do wagi 29 czerwca tego roku i będzie tu do 27 marca 2025. I w związku z tym tak jest. Kobieta, bez prawa do decydowania o swoim życiu i ciele, z tego feminizm i wściekłość kobiet. Więc tego należy spodziewać się więcej. Także przez te 9 miesięcy mowa o gender równości, praca nad swoimi związkami, bo waga to związki, harmonia, balans. Więc jeżeli ktoś patrzy na przykład na Jennifer Lopez i Ben Affleck w tej chwili. Ona poprosiła o rozwód. Wystąpiła o rozwód. On już kupił nowy dom. Bla bla bla. Krótko mówiąc, to wcale nie oznacza, że się rozwiodą. Ponieważ akurat Lilith Wadze będzie mówiła, może czas iść na jakąś terapię, poprosić psychologa. I itp., żeby nad związkiem pracować. Jeśli to jest naprawdę silny związek, jest miłość, a nie można się porozumieć i mieć harmonii w związku, pary będą sięgały po coś więcej. Także waga to negocjacje. Więc negocjujmy. To będzie następna rzecz. No i globalny ruch w stronę pokoju. Czyli taka walka o pokój. Nie bijmy się i miejmy więcej wojen, tylko żyjmy w harmonii, w zrozumieniu, w porozumieniu. Jesteśmy inni, różni, ale ta równość będzie ogromnie istotna. Więc definitywnie czas na prawdziwość, autentyczność. Maska nie wchodzi w grę. Lilit jest najgorszym horrorem dla systemu, gdzie tylko mężczyźni góro. Więc to będzie ciekawe obserwować. Także to jest chyba tyle, co chciałam powiedzieć na ten temat. W zasadzie to to jest najważniejsze. Co się kończy? Co trzeba zmienić? Jak wyglądają relacje między nami? A wszystko inne. Hmm. Będzie na poziomie 11:11. 11. Na moim patronie serdecznie zapraszam. Dużo balansu wewnętrznego życzę każdemu z nas, pokoju. Kiedy byłam w amerykańskiej częstochowie, właśnie o to prosiłam i dziękowałam Matkę Boską. Przed jej obrazem cudownym, o pokój, pokój na świecie, o pomoc powodzianom, o błogosławieństwa dla cierpiących, o błogosławieństwa dla nas wszystkich. A jeśli zapytacie, o co tam prosiłam dla siebie samej? Prosiłam i dziękowałam za to wszystko, co mam. I o wskazanie mi, co mam czynić dalej, aby spełnić swoją misję życiową. Dlaczego w ogóle tu przyszłam na świat w tym czasie? Niech się przeznaczenie spełnia. Więc ja myślę, że to jest coś dla nas wszystkich w tym. Czas się zastanowić. Napiszcie w komentarzu, jak Wy to widzicie, jak Wy postrzegacie. Buziaczki, uściski i Pa.